Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić. Poczynając od starszych, pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. To niesamowite, że Jezus dla jednej kobiety wchodzi w konflikt z faryzeuszami, z władzami religijnymi Izraela. Jest gotów narazić się im, narazić swój autorytet, rzucić na szale swój autorytet. Przecież wie, jak zaczną o nim myśleć, jak zaczną o nim mówić. Wie, jaką opinię sobie wyrabia, gdy staje po stronie prostytutki, gdy bierze ją w obronę, okazuje jej współczucie i miłosierdzie. Gdy robi tak szalony krok i stawia przed oczy tym, którzy oskarżają tę kobietę, ich własne winy. Gdy im uświadamia, że nie są bez grzechu, że bezpodstawnie stawiają się ponad nią, to niezwykłe, że dla jednej kobiety Jezus naraża swój prestiż nauczyciela. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Szczęść Boże.